Nie pytaj mnie o nic, nie pytaj mnie o nic, jeśli chcesz dotknąć mych dwóżych do nic, co? Tam, 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 tam. No i to taka gra jest właśnie, że się bierze, lutuje. Umiera. O właśnie, w grze powinno być 10% szansy na nieotwarcie. Nie, nie, ale 1% powinien być. No to dziś się spadochron nie otworzy, stary. To by dodało Dobra. dramaturgii, to by dodało RNG, nie? Ale No, jak to R... jedna osoba by ten umierała. Albo inaczej. Żeby właśnie jedna osoba na 100%, żeby jej się nie otworzył spadochron. Jakie to głupie by było. Nie, nie mogliby czegoś takiego zrobić. Ludzie by się tak wkurzali, stary, że to jest. No, w sumie. No Byłeś w tym sorry, no. hangarze? Było coś tam? Byś miał pecha. Byłem już tam, już nic nie ma, ale tam widziałem coś. No, było coś tam fajnego chociaż? Wiesz co, UMP było, mogę ci je dać. Może dać, lubię UMP. I gdzie my idziemy? Bo strefa jest oczywiście po drugiej stronie. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to Nie wiem będzie. jak to będzie, ziom! Nie wiem. Czy ty wiesz, że twój ulubiony kolega Naruciak będzie grał w serialu z Mamiko? No to biegniemy stąd. Wysłałem donate, SMS i nic, pomóż. Kacper, jeżeli go wysłałeś, czekaj. A ty masz Jeżeli... donate SMS-owe? Ta. One są czytane, opie przelewowe. Szanuję wszystkich widzów. Z No ja komórką, też, właśnie z dlatego PayPalem. nie mam donate'ów SMS-owych. A, to teraz mówisz brzydko i Ty chciałeś nieprawdę. chyba, Bąkol, powiedzieć, szanuję wszystkie pieniądze, a nie widzów. No czy no pieniądze też szanuję, bo to trzeba szanować. Zaraz ci powiem. Prawdopodobnie doszedł ten SMS. Tylko ci powiem dokładnie. Sprawdźmy to. Kacper, 6 zł. No to wysłałeś, tylko że się nie wyświetlił. Obiecuję, że przeczytam później. Dobra? Nie. No. Czytaj teraz. No i teraz jest akcja. Kacper rozumie to, że jest akcja. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Biegnę do Giorgio Pola, może, znaczy tam w jakim kierunku, może tu samochód. Uj, z motorówka, chciałbyś się wybrać ze mną na wymarzoną podróż? Motorówką? Do monopolowego? Nie. To gdzie? A to jest twoja wymarzona podróż? Do Monopola? Mateusz tak lubi. No dobra, dobra, ja wam powiem. Ja wam coś przyznam. Bo Mateusz tego nie powie. Mateusz lubi, jak mu szumi w czubie. To jest, tak mi kiedyś powiedział. On lubi ten stan nieważkości. Znaczy, ja to tak, szczerze powiedziawszy, pijanym akurat nie lubię być. Masz tam ten A samochód? Ty lubisz atmosferkę podczas spędzania, tak? Tak. Sam fakt bycia, że tak powiem, po spożyciu nie jest moim jakimś ulubionym hobby. Stanem bycia. Mateusz jest kolekcjonerem wspomnień. I pieniędzy. Tak. To jest moje hobby. Często ludzie mnie pytali, MKR, jakie masz hobby? A ja nigdy nie wiem co powiedzieć, bo w sumie poza graniem w gry komputerowe i pracowaniem to żadnego nie mam. I pewnego pięknego dnia oświeciło mnie. Przecież ja uwielbiam kolekcjonować pieniądze.
Okazało się, że to jest właśnie moje hobby. Mam samochód. To nieźle. No bo ja wiem, gdzie biec, synu, no kurde, ty zamiast do domów to biegniesz gdzieś tam, nie? Wiesz, że masz 40 sekund do pola siłowego. Dawid, ty jesteś upośledzony? Padło ci na mózg, czy coś ten ty? Nie. Ale nie wyzywaj. Chyba muszę sobie znaleźć jakichś fajnych kolegów. Uważaj, bo jakiś znajdziesz w ogóle. Z takim charakterem. Z takim kurde, tak, ja idź. Z takim charakterem to ciężko jest. Nie ukrywam. Miałem kiedyś kolegów. W podstawówce. A pewnie cię kolegowali tylko dlatego, że warto się z grubym kolegować, wiesz czemu? Bo gruby zawsze jest śmieszny, można się z niego śmiać. I gruby też wie, gdzie iść coś dobrego zjeść, bo dużo je, bo jest gruby. Więc w sumie spoko, nie? A i przy grubym zawsze się chudziej wygląda. No i to tak fajniej. Jednak głupszy niż myślałem. Ej, no tak. Ja to powiedziałem na głos? Nie, chyba. Chyba myślałem o tym. Kurwa, jesteśmy blisko siebie, no. Dobra, idę w tym twoim kierunku. Do tego bąkolu się z Niklausem koleguje. Seto, w twoim wypadku, ktokolwiek by się z tobą nie kolegował, to ty będziesz tym grubym. Musiałem ci to powiedzieć. Przepraszam. Bo masz zbyt wielkie mniemanie o sobie. Musiałem to wyjaśnić. Sprowadzić cię na ziemię i to naszą śląską. Jak tam ci idzie, Mateuszku? No mam Kałacha, mam... A ja mam M16 i M4, stary. No i co? No a ja mam, stary, hamulec wylotowy. A masz... Uuu. I nos. Stary, to jest bardzo fajne. Może ci się kiedyś przydać hamulec wylotowy. Wiesz, jak to działa? Ja ci podpowiem. A, bo nie, co ci będę zdradzał. Użyj sobie hamulca wylotowego. To? Witku, o czym ty gadasz? Mati, ty masz samochód? Tak. Dobra, no to ja biegnę do strefy, jakbym nie zdążył do ciebie biec, to wolę do strefy. No i idę po ciebie. W sumie to jadę. Zawsze... Gdzie ty jesteś? O Boże, gdzieś tam. Gruby na bramy. A ja nigdy na bramce nie stałem. Wiesz, to musi być proporcjonalnie też, bo musi być w miarę duża bramka, żebyś się zmieścił w niej, nie? No, w sumie. O tam chłopcy, Sepski, witam, Multiple, kupiłeś ja się boję, ty mnie przejedziesz. Patrz jaka pała, nie? Ty, Audicą byś tak chciał jeździć, kurde. Aaa, nie przejedź mnie. Po polu? No, dawaj. Gdzie jedziemy? No go! Ale gdzie? Do strefy, hopy, kurde. Strzelają. A ja będę strzelał. Po prawej? No. Ja usiądę sobie z tyłu w ogóle. Żeby nie było to takie oczywiste. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. Tu ru 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 ru.
Dawidku? No? Pasy zapięte? No, ja w foteliku siedzę. Trzymasz się? Ha! Nie! No skurde, co ty robisz? Stary, pokazuję ci, jak dobrze umiem jeździć. O! Strzały do nas chyba. O, z górki. Do nas? Tak mi się wydaje. No tak, najlepiej stań. Daj im łatwiej, żeby... Ja muszę wyjść, bo ja w to nie wierzę. Przecież to nie do nas. Ja jadę autem. Pojedź. Uważaj, Mateusz! Trzymaj się! Rampa! Jeszcze raz, Mati! Uważaj! Jeszcze raz! No, w końcu! Backflip. O-o, zrzut bombowy nalotowy. Dobra, jadę z tej strefy. Gram w okole, bo na tym wszystko się gra. O! O! Strzelają! W plecy nasze! O! Au! Ajajaj! Chyba z kapiszonów! Mateuszku, do tego miasteczka jedziemy. Czulają do nas już wszyscy, chyba nas nikt nie lubi. Za dużo popisówek zrobiłem na szosie, wiesz? Dobra, go. Strzelają, albo... A, gdzie po... A może gdzie wysiadłem po prostu, jak jeszcze jechaliśmy. Tak, wysiadłeś na pewno. Może się potknąłeś o swój brzuch. Możliwe. To cię porobiłem. Ej, ja już nie komentuję, po prostu chcę sobie pograć, bo... Widzę poziom humoru na poziomie, kurde, kostek. Dobrze. Ojej, teraz się Dawid tego obraził. Nie, właśnie akurat leżałem, to był na poziomie kostek. A. Luneta! Mati, wygramy to! Chyba ja. Znaczy, no dobrze, że go dosz po naszemu, ja. Rozumiem, to wszystko jest fajne. Ja chcę M4, czy kurde skara. Ci powiem tak, w dupie ci się poprzewracało od dobrobytu. Bo już nie wiesz, wiesz, na co się zdecydować. O. Ej, tu jest za dużo zlutowanych domków. Czemu? Boję się, że ktoś tu był, kurde, i został na dłużej. Czy być to był ktoś na pewno? Ja ty serio masz lunetę? Ty jak zaczynasz wypowiedź, to staraj się nie mówić tak od razu, bo ja normalnie zawału dostaję. Tym... Czekaj, bo jadą. Tak, mam lunetę. O kurde, jakiego Black Freaka pa... O kurwa. Zabiłem jednego.
Drugiego zabiłem. Nie, nie zabiłem. Mati, musisz mi pomóc. Wejdź lepiej, pomóż mi do góry. Cofnij się. Kurwa. Jednego im położyłem, drugi jest obity i tak samo jak ja jest ranny. Ale fajnie, że zamiast na przykład powiedzieć Mati, samochód, chodź, postrzelamy się, to ale ile wlezie. Dobra, tu już musimy teraz przykampić. Przepraszam, Mateusz, nie dałem ci informacji. Wiem, że to moja wina. Musimy tu teraz dać radę. Bo ja, no jak zawsze. No, co uważaj, oni byli od kierunku NE60, jak tam spojrzysz. I ja bym chciał, żebyś nie wychodził teraz na dwór. Ja bym wiele rzeczy chciał. Na przykład, żeby mój duo partner informował mnie o fakcie, gdzie są przeciwnicy i że zamierza w nich strzelać. Dobra, widzę. Kierunek. Domek czerwony obok nas. Ten budynek. Ten czerwony niższy budynek obok nas. Czy oni tam są? Nie, teraz są pod nami. Mateusz, teraz są pod nami w budynku. Jesteś pewny? No, jakbyś mógł na schody patrzeć. Ja jeszcze zobaczę, czy tutaj nie ma ich. Ciulają. No to ciul. Kurde, faktycznie byli. Błąk albo strześci moje złoty tutaj z granatami. Fajny granat. Fajnie działają granaty. Widziałeś to? Zaprezentowałem przed chwilą działanie granatu. Aha! Super lagi! Na lagach wyglądało, jakbym go zabił, a mimo wszystko zginąłem. Znaczy, dobra, nie lagi, nie mogę zwalić tego na lagi. Jak to się nazywa? Netcode? Nie wiem, jak to nazwać. Strzelałem po śmierci jeszcze przez sekundę. O, o to mi chodzi.